Okres wielkanocny rozpoczyna święcenie palm w palmową niedzielę. Tradycyjne palmy układano z gałązek wierzby, lyski, rokity oraz jodły, cisu i jałowca. Wierzono, że poświęcone palmy chronić będą dom, jego mieszkańców, a także ich pola przez cały rok. W dniu dzisiejszym prowadzimy świat z zamiarowościowym rozpoczął spokój i istnieją dwa stanego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając rozpacze wydarzenie z głęboką objawy i pobożnością w ludzkie zapale, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Bądźmy się, aby Pan Bóg poświęcił te gałązki, nasze palmy, jak nam błogosławił. Od 6 lat w parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie po mszy świętej i poświęceniu palm odbywa się procesja wokół kościoła, na której czele jedzie na osiołku ksiądz proboszcz. W tym dniu procesja z żywym osiołkiem odbywa się także w Kalwarii Zebrzydowskiej, a w Rabce i Tokarni koło Myślenic wożona jest figura Pana Jezusa na drewnianym osiołku. Zwyczaj ten popularny był w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie i na ziemi krakowskiej w XV do XVIII wieku.